Bardzo często spotykam się z negatywną opinią o T-92 i wcale nie mam na myśli artylerii, tylko czołg lekki 8 poziomu amerykański za 6500 zł. Gracze mówią, że niemiecki bulldog to jest taki siaki owaki, że LT-432 zjada go na śniadanie, że Iwen jest dużo lepszy. I ja rozumiem, że można mówić, jeden jest lepszy, drugi gorszy, ale na pewno nie powiedziałbym, że to jest gruz i ta bitwa to udowodni. Od teraz będę mógł wstawiać tym graczom link do tej powtórki. Potyczka, moi drodzy, na mapie Westfield, jeszcze ze starej wersji WOTA 1.3. I tutaj wylosował bohatera, no idealnie na 8, co nie zmienia faktu, że to aż takiego dużego znaczenia nie ma, bo i tak w niego wchodzi, i tak wchodzi jak masełko, bo pancerza wiadomo nie mamy, mamy za to mnóstwo innych zalet, jak bardzo szybkie przyspieszenie, genialną celność w ruchu, podczas postoju to bez znaczenia, no i na pewno też wiadomo, kamuflaż, maskowanie, no taki mały szkrab, no to musi się dobrze ukrywać. Zasięg widzenia 400 metrów w tej bitwie zrobi robotę. Przypuszczam, że bohater ma tutaj zamontowaną powłokę antyrefleksyjną i też dzięki temu tak dobrze podświetla. No to jest ogarnięty gracz niebieski, a napisane na początku, ja tu będę podświetlał, więc no chyba podświetlać podświetla. I patrzcie na to, kurde, wszystko widzimy, wszyściuteńko. I tak mi się wydaje, że zaraz kolejni będą przejeżdżać. Bohater w ogóle robi misję, tak, na obiekta 279. A to wariat, już ma chimerę. Kurde, zazdroszczę mu. Ja zabieram się za tę misję, oj, koniecznie, ale wcześniej dycha w tydzień. Fałeczka teraz, zobaczcie, już na gąsienicy, na hita. Nie strzela. Nie strzela, podświetla, prawda? No i pytanie, czy ktoś go dobije? Arta podwuje, no niestety. Muszę wam powiedzieć, że mi szczególnie w tym czołgu, tak go bronię, podoba się właśnie to, że to jest taki typowy light do wykonywania pasywnego podświetlania. Pasywne podświetlanie to jest takie, które nie wymaga od nas fruwania po mapce, tylko zajmujemy krzak i podświetlamy. Czołg jest mały, świetnie się ukryje, ma bardzo dobry zasięg widzenia, na dzień dobry 400 metrów. To nie jest, wiecie, taki light jak to niektórzy grają Evenem, że śmigają po bitwie w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, tylko wjeżdża, kampi i podświetla. Taki lajcik zwykle robi nam co? Misję. No właśnie, ten light do tego sprawdza się fantastycznie. No i też przy okazji może robić robotę, bo działo, choć nie strzela za dużo, no mówię, jest bardzo precyzyjne. I to jest taki według mnie prawdziwy zwiadowca do podświetlania pasywnego. Na plecach mamy sojuszników, którzy nas asekurują, ale tak wam powiem, to strzelanie tych sojuszników to takie 2 na 10. No teraz faktycznie coś lepiej strzelają, ale ogółem patrząc, sojusznicy słabiutko strzelają w tej bitwie, słabiutko. Tutaj zobaczcie niemiecki bulldog. Na niego trzeba uważać, bo on może mieć heka, a z heka to nam może rąbnąć za 300 powoli? Nie no, zobaczcie, nawet nie mierzy, spóźniony strasznie. I patrzcie, w ruchu skasowany, to jest to. Ogólnie drużyna lami, jak tak popatrzymy, no to szybko się okaże, że większość też gra zbyt asekuracyjnie. Ja nie chcę może teraz zatrzymać powtórki, aby was nie zanudzić, ale popatrzcie tylko na minimapę, na bazę. Tu tam jest. 8 tier, EV4202, kampi na bazie, T3485, kampi na bazie. No tak się nie gra przy takim losowaniu, no ale ten gracz wiadomo, no czerwony pomidorek, no można powiedzieć, że się uczy, ale no tego nie powinien już robić na 8 tierze. Tutaj papa z Finlandii 8000 bite, no coś już tam powinien wiedzieć, że kampienie medem nie jest najlepszym pomysłem, ale jest jak jest. Może go wywaliła, może miał lagi. Tiger pojedzie bokiem, ale ja szczególnie teraz chcę zwrócić uwagę na to, że nasz Tiger 1 powoli wjeżdża po artę. Zaraz może coś zobaczyć. Już jedną artę wykrył. Teraz widzimy jeszcze rotację P43TR. Ta, on musi mieć powłokę antyrefleksyjną. Bardzo dobrze podświetla. A to już jest prawie 400 metrów. No i zobaczcie, dojdzie do pojedynku. Jeszcze 40 TPH bicha. W tym momencie bohater jest już niemal skazany na porażkę. I musi przede wszystkim według mnie robić tyle, ile się da, prawda? Tyle, ile fabryka dała, aby ograniczyć ilość luf w drużynie przeciwnej. Teraz polski czołg na hita, dobity. W
fantastycznie go tutaj kasujemy. W ogóle bez problemu mierzy ten czołg, prawda? Ja za to go bardzo sobie cenię. Popatrzcie ten celownik, on w ruchu, jadąc 55 na godzinę, spokojnie może trafiać. Spokojnie, bo ten celownik jest mały, co nie? Tiger, zobaczcie tutaj rykoszet. I to jest ostatni nasz sojusznik FV. Staje dobity i teraz jesteśmy, moi drodzy, sami na ile? Na 9 maszyn. Sam na 9 czołgów. No dla mnie sytuacja tragiczna. Szczególnie, że jesteśmy lightem, nie medem, nie jakimś tam obiektem 907, który Idingaj ma niesamowite działo. Tutaj mamy lighta, który całą swoją technikę gry opiera na maskowaniu i podświetlaniu z dystansu. I póki co te dwie cechy udaje się wykorzystać. Nasze maskowanie za tymi krzakami jest fantastyczne i obijamy włoski pojazd. Zasięg widzenia również wykorzystany. Ogólnie miejscówka, którą przyjęliśmy, jest o tyle dobra, że dopóki rywale będą na nas wyjeżdżać, to my ich zobaczymy zawczasu. A oni nas troszkę późno. Kiepsko by było, gdyby ktoś wyjechał tutaj, bo faktycznie, no zobaczcie, zobaczą nas. Postrzale nas zobaczą, chyba że się odsuniemy. Właśnie. Czeski pojazd na dwa strzały. On panikuje tym TVP. No i też ma pewnie słabą załogę, bo tak na niego patrzę. Słaba załoga chyba. Jedzie Włoch. Jedzie chiński Tedek. Rywale nie przyjmują bazy, to jest błąd. Wyjeżdżają wprost pod nas. Teraz włoski pojazd na dwa strzały. Raz jeszcze z gąską. Na ślepo. Strzeli. Spudłował. Niedobrze. Będzie trzeba się wychylić. Zaryzykować. Ale nie przyjmujemy na kratę. Zostało ich 8. Rywale doskonale wiedzą, gdzie jesteśmy. Ale tak na logikę, czy jest sens wycofywać się stąd, za krzaków, za góry, które dają osłonę? No nie bardzo. My tu mamy naprawdę dobrą pozycję i teraz możemy znowu na wykrywanie porobić TVP VTU. Rywal na dwa strzały, raz, rykoszet, no. To są pociski hit, niestety. Skończyły się zwykłe, dostał raczej. Jest na hita. Jedzie, ale... Strasznie ogarnie, w ogóle nie mierzy. Zdjęty. Jeszcze 7 maszyn. Jest WZ-ka chińska, zobaczcie. Ajajajajaj, troszeczkę tutaj za mocno wyjechała. Na pewniaka. Chciał chyba uratować TVP, ale pechowo wyszło, że akurat spłynął. Teraz na dwa strzały. I bez problemu będzie zdjęty. Zdjęty. Powiem wam, że timing ta WZ-ta miała fatalny. No akurat wyjechał, jak my się obróciliśmy już. Pechowo, ale dla nas fantastycznie. Teraz Arta trafia nas za 51. Tiger, zobaczcie, 300 metrów. Nie powinien nas widzieć. Nie zobaczy nas. Nie zobaczy nas z tylu metrów. Nawet po strzale. Z naszym maskowaniem. O, rykoszet kolejny. Ja tylko się martwię o jedno. Popatrzcie na pociski. 9 goldowych, 5H. Na szczęście Tiger P jest na hita. Uff. Na hita jest dobra. Wymierzyć w bok, pewny strzał. Chodzi. Musimy uważać na te pociski. Nie wiadomo ile których Emily ma życia. O, jeszcze lorka. Pewne strzały, kolego. No i nie wiem dlaczego nie chcę dobić Tigera. Chyba jedziemy po Arta. Tak patrzę. Koleś chce chyba zdjąć Artę, nie, szturę Emila. Ja na jego miejscu, szczerze, no to bym zdejmował Tigera. Pojechałbym ponownie w te krzaczki. Nie wiem jak wy, ale możecie napisać, co byście zrobili, bo to jest ciekawa sytuacja. Jedzie na plecy tej lorce. Może jedzie na plecy szturę Emila. O, proszę bardzo, szturę Emil obraca się, widzi nas. No, niedobra sytuacja. Pamiętajcie, że szturę Emil może nas zdjąć nawet na strzał z hajka. On wali po 490. On ma dział jak Ferdek, tylko z gorszą penetracją, ale damage ten sam. Niestety ma za to mnóstwo innych wad. Widzimy Tigera na dwa strzały. Powinniśmy go zdjąć. Bazę olać. Spokojnie. Jeszcze jest mnóstwo czasu. Uspokójmy grę. Zniszczmy lufy. Tiger na hita. Pięknie. No i teraz zjazd tędy oznacza, że Arta nas zobaczy. No, po strzale na szczerym polu. Ja bym się cofnął za krzaki. Bardzo dobrze. Bohater się cofa. Zobaczcie. Odsuwa się od tej Arty. I wali z hajków. Oszczędza hity na później. Pięknie. Dobrze, że akurat wykorzystał hajki na lorkę. Ale no wiadomo, ogólnie najważniejsze było to, że się cofnął. Cofnął, aby ta Arta nas nie zobaczyła.
Najlepiej zawsze, jak macie czas, cofnąć się za krzak, nie w krzak, tylko za krzak, 15 metrów i wtedy, no, rywala raczej was nie zobaczy, nie abata. Szczury Emil może dostać z heka, ale ja z niego tutaj, z tej amunicji bym nie skorzystał. W przypadku szczury Emila fajnie zjechał, ale mógł się przewrócić. Tutaj można było zrobić fikołka. Ja na szczury Emila wykorzystałbym hity. Hity. Na arty hajki. O, proszę bardzo, arta. I na zmyłkę teraz wracamy ponownie w tą samą pozycję. I tutaj ja bym pojechał szczerze, jeszcze szerzej. Kolega chce go wykryć tutaj. No teraz bardzo ryzykuję. O, powiem wam, że ten szczury Emil mógł nas wykasować. O, na dwa strzały idealnie. Raz, wykorzystał hajka. Znowu bardzo fajnie dobrał amunicję, bo gdyby strzelił z normalnej amunicji, potrzebowałby dwa pociski, a hekiem wystarczył jeden, prawda? Heki tutaj nie mają jakiejś super jakości, to nie jest tak, że ta amunicja jest niesamowita, jak w niemieckim bulldogu przebicie ponad 100. Tutaj penetracji na heku jest 38, ale damage większy i czasami przydaje się właśnie w tego typu sytuacjach. Raczej bym jej unikał, ale 2-3 można wozić. Bohater miał troszkę więcej. No. Zostają jeszcze dwie arty. Amunicji, tak bym powiedział, na styk. Jak coś nie będzie, będzie lipa. Jak coś nie wejdzie, będzie bardzo słabo. Jak zabrać się za artylerię na tej mapie? Gdzie ona raczej jest? Artyleria zwykle ustawi się w... tutaj. W krzaczorach, za budynkami w rogu. Albo tutaj, albo na tej górce. Ogólnie najlepiej jest przyjąć zasadę... Jeżeli atakujemy artylerię, to krzaczkami zza krzaczków albo na wariata na szybko. Raczej nie zatrzymywałbym się przed artą, absolutnie nie. Albo wjeżdżamy z impetem, jak to robi bohater, albo krzaczkami delikatnie podjeżdżamy, ale na pewno nie szczerym polem. Bohater tutaj widać, że jedzie raczej agresywnie. Chce z zaskoczenia wziąć tą artę, żeby ona nie była przygotowana. No ale pamiętajcie, że taki wyjazd wiąże się z tym, że możecie wyjechać arcie na twarz. No i wtedy ma was idealnie frontem, może was spenetrować. Dlatego ja wolałbym podjeżdżać krzakami, na przykład od góry. To się da spokojnie zrobić, no bohater widzi, że tutaj tej arty zbytnio nie ma. No i co teraz? Do końca 2 minuty 20 sekund z hakiem. No ja bym kapował. Kapowałbym mimo wszystko, wiecie, no. Ktoś powie multi, ty głupi jesteś, arta wyjedzie i cię skończy, no teoretycznie macie rację, artyleria mogłaby nas zaskoczyć, ale tam jest budynek, my mamy świetny zasięg widzenia, świetny kamuflaż, a arta wątpię, aby miała optykę, lornetkę, my i tak zobaczymy ją raczej szybciej, tutaj nie da się zbytnio podjechać na kapie, także wiecie, będzie problem, ustawiasz się absolutnie tu, tylko nie tu, ustawiasz się gdzieś w tym miejscu. Wtedy widzisz ten fragment, tu jest luka, tu widzisz i tu widzisz. W razie czego za budynek się chowasz, jak tu arta ci chce wyjechać. Jechanie po artę na mapie Westfield, ja już wiem, jak się nieraz skończy. Już nieraz widziałem. Nie znajdujesz arty, arta z zaskoczenia kogoś masakruje, to jest ogromne ryzyko według mnie, ale rozumiem, on chce mieć 12 fragów. Już go nawet na czasie widzę, łapie irytacja. Bohater chce fragi, okej. Okay. Ja bym tak się nie zachował raczej, bo mówię, czasu jest bardzo mało. I M44, widzimy, arta bokiem dostaje raz za 184, teraz drugi strzał. W ruchu trafia, no to już było szczęśliwe, ale mówiłem wam, to działo jest bardzo cenne. Dostaje francuska arta, pudłuje na szczęście, minuta do końca. No, jest. Nie strzelałbym w ruchu, trzy pociski mamy, gościu, masz trzy pociski, nie ryzykuj teraz. W ruchu strzela na wariata. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ostatni pocisk. Trzeba przymierzyć. Jak mierzył, kurde, widzieliście jak mierzył. Tak, kurde, szybko weszło. Weszło. Pięknie. 5700 mecze jeszcze na ślepo. Ja pierniczę, light. 32 tysiące w UNOSie. No, 32 tysiące, pewnie było jeszcze więcej. Nieprawdopodobny wyciąg, niesamowita runda, ale powiem wam, no na koniec ryzykował. Jestem bardzo ciekaw, czy wy byście kapowali,
czy pojechali po te arty. Ja wiem, że nienawiść do art wygrywa często z nami, że nienawidzę tych kickerów, muszę ich upolować, ale... Czy byście zaryzykowali taką bitwę? No właśnie, ja chyba bym kapował i liczył na to, że Arta sama do mnie przyjedzie. No ale to byłaby raczej moja metoda. Nie wiem, jak to byłoby u was. Widzieliśmy, jak zrobił to bohater. Skutecznie z Fadinem. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. A ja życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Hej!